Libroker Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek, 10 września, zaczynamy. Przed nami SP 500, wykres jednogodzinny. Widać, ogólnie dzisiaj powiem, że wszystkie wsparcia zostały zachowane na tych głównych wykresach omawianych przeze mnie. Czyli na początku SP 500 poziom wsparcia został zachowany, tutaj zaznaczony u mnie na seledynowo. Czyli to jest ten ostatni dołek tutaj z 4 września. Był jego test i natychmiastowe odbicie, czyli widzimy takie V odbicie, czyli mogę to uznać, że jest to zachowane wsparcie. Pojawił się tutaj popyt, tak? Czyli to jest dla nas cenna informacja. Jeśli przejdziemy na wykres dzienny, to cała ta korekta póki co na SP 500, która faktycznie jest szybka, gwałtowna, można powiedzieć, ma ponad 10%, ale w związku z tym, że notowania tak bardzo szły ostatnio do góry, że ta korekta sprowadziła jedynie notowania do średniej z 50 dni, czyli to jest jakby zdrowe dla notowań, nie widać tutaj żadnych więcej jakby katastrofy. Czyli jest to tylko cofnięcie do czegoś, co jest średnią. Notowania zawsze wcześniej czy później podążają do swojej średniej i tak się zdarzyło teraz. Czyli można to powiedzieć, że jest to średnia jest także naturalnym wsparciem, czyli jest to podwójne tutaj wsparcie. Czyli mamy wsparcie wynikające tutaj z obrotów, jest to szczyt tego roku z lutego, jest to też dojście do średniej. Czyli można powiedzieć, że mamy tutaj niektóre argumenty przemawiające za tym, że indeks ma tutaj poziom wsparcia, czyli można, znaczy nic tam nie można za bardzo, nie ma w niczym gwarancji, natomiast wsparcie jest i jest obronione, więc być może w najbliższych sesjach będziemy widzieć jakieś tutaj odreagowanie i korektę tych spadków, jakieś odetchnięcie. Tak przynajmniej to się rysuje na tą chwilę dla rynku amerykańskiego. Jeśli spojrzymy na DAX, to on w ogóle nie akompaniuje, już mi słowa po angielsku przechodzą. No nie ma tej korekty, tak? On także, DAX nie doszedł tak wysoko w ostatnim czasie, czyli notowania są tam, gdzie rozpoczęły się notowania w tym roku, to jest ta pomarańczowa linia. I nawet w ostatnich sesjach mamy tutaj widoczny popyt, także tutaj zdecydowanie DAX na zielono. Na wykresie dziennym widzimy, że jest ponad średnią. Także tak to wygląda dla indeksu niemieckiego DAX. Jeśli chodzi o euro do dolara i o indeks dolara, to także tutaj jakby widzę pewną zmianę w porównaniu do ostatniego tutaj tygodnia. Bardzo ładnie to widać, szczególnie właśnie na indeksie euro do dolara. To jest euro do dolara na wykresie dziennym. I tutaj widzimy, iż pojawił się popyt, tak? Czyli notowania w wykresie dziennym od maja znajdują się ponad linią trendu wzrostowego. To mamy dołek, dołek. Łącząc te dołki, mamy linię trendu wzrostowego i w tym momencie znajdujemy się na trzecim odbiciu, tak? Co dalej wiemy? Wiemy, że korekta w ostatnim czasie została tutaj uwięziona w takim kanale i ostatnio mieliśmy odbicie po raz kolejny, po raz trzeci czy czwarty od poziomu oporu, zejście w dół. Teraz może się wydawać, że zostało przełamane poziom wsparcia, ale chwileczkę, bo to tylko spowodowało, że dotknęliśmy tej linii w długim terminie. I mamy to samo, mamy takie, to samo tak jak SP 500. Mamy szybkie odbicie. Czyli widzimy, że wsparcie tutaj trzyma, pojawił się popyt. Genialnie to widać także na wykresie jednogodzinnym, czyli jeśli ktoś myśli o day tradingu i z tych interwałów operuje, no to ma momentum tutaj wzrostowe, czyli notowania są ponad średnią. Widzimy świeczki tutaj zielone. To jest wszystko jeszcze jakby wczesna faza, bo nie widać tutaj nowych szczytów czy nic takiego. Natomiast patrząc na wykres tam, gdzie byliśmy, dniowy, widzimy, iż ten popyt się pojawia, tak?
dla eurodolara. Przypominam, eurodolar idzie do góry, to znaczy, że euro się umacnia i dolar się osłabia, tak? Czyli spójrzmy, jak wygląda indeks dolara. Wykres dzienny. Widzimy, iż tutaj notowania przez ostatni miesiąc, cały sierpień, były w analogicznym kanale jak eurodolar, czyli tu jest indeks dolara. I jak widać, dolar nie ma siły za bardzo, żeby pokonać ten kanał jednoznacznie, tak? Czyli ok, pokonał, tutaj przełamał, tak samo jak eurodolar, tylko co to oznacza? Na eurodolarze ładnie to widać, że oznacza to, iż pojawił się popyt, dzięki temu, że mamy tą linię trendu wzrostowego. Tu nie jest to tak oczywiste, natomiast pamiętajmy, że jedno jest analogią drugiego i czasami jeden wykres łatwiej czytać niż drugi. Niemniej jednak widzę, że dolar ma jednakże problemy z tym umacnianiem się, tak? Czyli mamy środowisko spadającego dolara. Dolar spadł tutaj od szczytów z marca ponad 10%. Teraz mamy korektę, można powiedzieć wzrostową, czyli, ale ona jest korekta bardziej w czasie niż we wzrostach i nie widzimy póki co tych wzrostów. Także zobaczymy, czy tutaj dolar będzie miał siłę na kontynuację tego swojego momentum wzrostowego. Jak patrząc na euro-dolara, to nie jest to takie znowu oczywiste, nie? Jeśli przejdziemy sobie na metale szlachetne z kolei, na srebro, to srebro obroniło poziom, obroniło swój poziom wsparcia póki co. Widzimy, że notowania zeszły i natychmiast powróciły, tak? Czyli tutaj mamy, pojawił się popyt, który to podebrał. Linia zaznaczona na seledynowo. Jest to poziom wsparcia nawet wynikający tutaj, łącząc dołki, ale jest to przede wszystkim, gdzie było obrócone wiele kontraktów terminowych na srebro. Czyli wiemy, iż znajduje się tutaj popyt i wiemy, że w dalszym ciągu on tutaj jest i nie pozwala na notowanie, aby pogłębiała się korekta spadkowa. I teraz tak, w dalszym ciągu ten poziom jest tutaj poziom kluczem dla nas. Jeśli ten poziom zostanie utrzymany, obroniony tak jak jest na dziś, to możemy liczyć na wzrosty, na kontynuację wzrostów dla srebra. Jeśli zostanie przełamany, no to będziemy mieli otwartą drogę do większej korekty. Czyli mamy tutaj taki poziom kluczowy i obserwując świeczki notowania, jak się zachowują przy tym poziomie, będziemy mieli informację, co dalej. Na ten moment poziom obroniony, więc tyle możemy powiedzieć. Jeśli patrzymy na złoto, złoto także obroniło ten sam poziom analogiczny, a nawet lepiej wygląda, tak? Czyli pokażę, jak to wygląda na wykresie dziennym. Lepiej dlatego, że ma linię trendu wzrostowego, którą też ładnie to wygląda, jeśli chodzi tutaj o geometrię rynku. Czyli mamy linię trendu wzrostowego, dołek, łącząc dwa dołki, już mamy linię. I tutaj mamy pierwsze odbicie i teraz notowania też tutaj się znajdują. Ok. Także dopiero przełamanie tych poziomów będziemy mogli myśleć o jakiejś głębszej korekcie. Póki co zdecydowanie te poziomy są obronione. Proszę zobaczyć, świeczka tutaj poprzednia z 8 pin obroniony, zielona świeczka, nie? Także widzimy, jak to się układa. Czyli mamy taką zmianę tutaj jakby w tym momentum, które było ostatnich dni. Widzimy, że pojawia się popyt, trzyma dalej popyt dla metali szlachetnych, nie pojawia się zbytnio popyt dla dolara, czyli jakby tutaj wychodzą i z kolei SP500 też ta korekta spadkowa została zatrzymana. Czyli pojawia się, wybija tutaj można powiedzieć ten główne trendy dla wszystkich tych wspomnianych walorów, czyli popyt dla SP500, podaż dla dolara, i popyt dla metali szlachetnych, jak na razie tutaj wjedzie prym, nie?
Dzisiaj mamy czwartek, czyli zobaczymy niedługo, jak się zamkną świeczki tygodniowe. I tak to, tutaj mamy ten indeks dolara, jeszcze rzut oka na euro do dolara, który wygląda, zawsze wykresy jednogodzinne pomagają tutaj w tradingu interday, można się tutaj ustawić odpowiednio do inwestycji. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.